Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji tego Gothica 2 Noskruka pod tytułem Uwięziony w Dolinie. Pierwszy odcinek mam już za sobą, poznaliśmy tutaj właśnie ten teren cały od ojca, wykonywaliśmy tam jakieś zadania. Co musimy zrobić dalej? To musimy wejść do pewnej jaskini, do której dostaliśmy klucz. Dał nam ten kapłan, czy jak on tam miał, klucz do tej jaskini, tylko że tam są pełzacze. No ale z tej jaskini musimy wyciągnąć kilka rzeczy. I tymi rzeczami są to akwamaryn, kwarcyt i skała krystaliczna. Te trzy przedmioty musimy mu przynieść, żeby zrobił jakiś tam zwój. Żeby te skały, które zawaliły nasze przejście do miasta, mógł w jakiś sposób, właśnie no, za pomocą tego zwoju, usunąć w pewnym sensie. Zakładamy nóż na wilki, który mieliśmy w skrzyni u ojca naszego. Krótki łuk również. No i spróbujmy, zobaczymy jak to będzie wyglądało z tymi pełzaczami, chociaż raczej one powinny być troszkę takie, wiecie, jakby słabsze, bo to jest czysty początek gry. I no, nie mamy praktycznie nic. Delikatny jakiś tam strój farmera, nóż na wilki. No to mi się wydaje, że raczej te pełzacze nie powinny być to takie zwykłe dorosłe, tylko może jakieś takie, nie wiem, młode czy coś. To jest w ogóle jakiś gościu. Kim jesteś? I skąd znasz moje imię? Jesteś duchem? Nie bój się mnie. Ale kim ty jesteś? Nazywam się Thelur. Jestem duchem dawnego kapłana tej doliny. Objawiłem się, bo chciałbym cię ostrzec. Ostrzec? Przed czym? Przed kapłanem Garidurem. Ale dlaczego? On nie jest tym, za kogo się podaje. To druga historia, ale ty musisz dowiedzieć się prawdy. Dlatego tu jestem. Wiele wieków temu tę dolinę zamieszkiwała niewielka, bogobojna społeczność. Pewnego dnia ci ludzie natknęli się na kopalnię złota i to miejsce przemieniło się w osadę górniczą. Im więcej złota wydobywali z kopalni, tym stawali się coraz bardziej chciwi. Ich chciwość sprawiła, że drążyli w kopalni coraz to głębiej. W końcu oprócz złota zaczęli wydobywać również najcenniejszy minerał tego świata, czerwoną rudę. Po odpowiedniej obróbce może ona nadać człowiekowi niewyobrażalną moc. Początkowo górnicy nie byli nic w stanie zrobić z tą rudą. Myśleli, że to zwyczajna skała. Zanieśli więc ją kapłanowi Garidurowi, który uchodził za eksperta od minerałów. Po długich badaniach Garidur odkrył prawdziwe właściwości rudy. Następnie nakazał zaprzestania wydobycia złota w kopalni i rozpoczęto wydobycie tylko czerwonej rudy. Pomimo szacunku do Garidura, górnicy podeszli sceptycznie do tej decyzji. W końcu, dlaczego zamiast cennego złota mieli wydobywać jakąś czerwoną rudę? Czyżby Garidur coś przed nimi zataił? Ostatecznie górnicy odmówili wydobycia tej rudy. Garidur wściekł się, gdy się o tym dowiedział. Posłał wszystkich mieszkańców wioski do kopalni i zablokował wejście przy użyciu magii. Powiedział, że wypuści ich tylko wtedy, gdy wydobędą dla niego dostatecznie dużo czerwonej rudy. Lecz ludzie w kopalni szybko poumierali. Teraz przy pomocy właściwości czerwonej rudy, Garidur był w stanie stać się nieśmiertelną istotą. Nawet jeśli jego dusza spoczywała w królestwie Adanosa, w ten sposób mógł żyć wiecznie. Jak mogę powstrzymać Garidura? Czerwona ruda dała Garidurowi ogromną moc, dlatego ty również będziesz potrzebować tej rudy. Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to dostać się do kopalni i odnaleźć tam czerwoną rudę. Wtedy będę mógł stworzyć z niej dla ciebie miecz. Do tego będę potrzebował surowej stali oraz 13 bryłek czerwonej rudy. Jak dostać się do kopalni? Wejście do kopalni jest zamknięte. Można się tam dostać jedynie przez teleportację. Przynieś mi czysty kamień runiczny, a przygotuję dla ciebie runę teleportacyjną. Ponadto, aby stworzyć runę, będę potrzebować czegoś z kopalni. Jak mogę ci przynieść coś z kopalni, skoro jest ona zamknięta? Myślę, że ziemia lub kamień z kopalni w zupełności wystarczy. Co to oznacza? Oznacza to, że dryfuję pomiędzy Królestwem Beliara a Królestwem Adanosa. Nie jest ani żywy, ani umarły. Dlaczego miałbym ci uwierzyć? To już twoja decyzja, czy mi uwierzysz, czy też nie. Jednak twoja decyzja wpłynie także na życie twojego ojca i Teobalda. W jaki sposób zginąłeś?
I dlaczego nie doznałeś spokoju po śmierci? Dawno temu, zanim dotarła tu gorączka złota, byłem wraz z Garidurem kapłanem w kaplicy. Razem przeszliśmy tam wiarę Winosa. Raz jednak widziałem, jak Garidur nocą wymyka się z kaplicy. Udałem się tuż za nim do podziemnych katakumb, gdzie odprawiał plugawe rytuały do Beliara. Gdy tylko podszedłem do niego, wyciągnął miecz i zabił mnie. Teraz mam przeżyć w tej dolinie tak długo, aż dawne zbrodnie nie zostaną odkupione. Mam surową stal. Dobra robota. Surowa stal jest, jeszcze tylko czerwona ruda, czyli naprawdę Garidur jest takim gościem? Ja to myślałem, że on jest w porządku na samym początku, no bo poza tym, że tak dziwnie mówił, to nie wydawał się jakiś taki, żeby mógł być naprawdę tym złym, co nie? Okej, a więc jeżeli chodzi... Aha, czyli tutaj widocznie... Edhelur jest tylko w tej jaskini. No dobrze. Czyli widocznie musimy pójść w stronę tamtej kopalni. Tam za tymi wilkami, gdzie już byliśmy, nie? Tam, gdzie były te gobliny, tam, gdzie pilnowały wejścia kretoszczury prawdopodobnie. Z poprzedniego odcinka. No i coś przynieść. Tak jak sam powiedział, jakiś kamień, ziemię czy coś takiego. No ale skąd ja wezmę kamień runiczny? I w ogóle sobie sztukę walki możemy tak naprawdę przeczytać, bo ostatnio ją brałem, ale nie czytałem tą księgę. Dobra, trening. 5% nam wpadło, fajnie. W ogóle ten amulet też załóżmy, 40 życia się przyda, bo ja zbierałem tam te rzeczy z tej skrzyni, ale nic nie założyłem, prócz noża na wilki i łuku. Mamy ogólnie też 10 punktów nauki do wydania. Kurde, no ciekawa historia się tu zapowiada. Widzę, że jednak inaczej to będzie wyglądało, bo wiecie, Garidur nam kazał iść do kopalni i zabić pełzacze. On stworzy niby zwój i będzie wszystko pięknie, ładnie. Te przejście będzie na nowo okej i będzie okej. Ale tu widzę, że jednak inaczej to wszystko wygląda, chociaż jedynie można... Statuetka Inosa Garidura. Jedynie można poznać, że coś tam jest nie tak, że ma szpon Beliara, nie? Na sobie. Chociaż no jest to modyfikacja i może jednak to inaczej wyglądać. Może to niekoniecznie być teraz jakby szponem Beliara, tylko po prostu jest inaczej to nazwane, inaczej ten miecz może być do czegoś innego jakby stosowany, nie? No dobra, czyli idźmy po prostu tam, w tamtą stronę, do tej kopalni i spróbujemy. No raczej z ziemi czy tam kawałek jakiegoś kamienia to nie będzie raczej problemu, żeby wziąć, ale no mówię, skąd wytrzaśniemy kamień runiczny? Może, nie wiem, nasz ojciec będzie miał, może Theobald będzie miał, może będzie opcja właśnie zapytania tego. Ich? I tak zrobimy pewnie. Ale no sprawdźmy najpierw sobie te miejsce, bo to jest ta jaskinia i o to raczej chodzi. Tu były te kratoszczury właśnie, nie? Pozbądźmy się i... One takie twarde są? Trzeba inaczej troszkę to zrobić. Może łukiem? Mamy 20 strzał. Spróbujmy właśnie łukiem coś tam pokombinować. Okej, widzę, że łuk też za dużo tak nie zabiera obrażeń. Dobra, kurde, bo lecą trzy? Tak, trzy lecą. Trzeba jakoś to wykombinować i wejść na jakieś wzniesienie czy coś, żeby ona... Wiecie, mnie tak nie kąsały ciągle, bo to zobaczcie, będzie ciężko w taki sposób. No dobra, nie, powiedzmy może tutaj jakoś na tą ściankę, jeżeli by nam się udało wejść. No, tylko, że ja właśnie z niej zlecę za chwilkę. W sumie od razu. Chociaż... Tylko, że one teraz zamuliły się. Nie trafię stąd. Przy 10% pewnie nie trafię. Dobra, one... Dobra, okej. Biegną. No i spróbujmy tutaj. No, tu będzie spoko. Chociaż i tak nie wystarczy mi strzał. Zobaczcie, no przy 10% to nawet z tej odległości czasami nie wchodzą te strzały. Aha, było wszystko dobrze. Nagle spadłem, okej. Cholera, nie wiedziałem, że kretoszczury takie twarde są. Ale nie w tę stronę.
Dobra, tego sobie dobijmy. Okej, okay. Spróbujmy jakoś. Ten jest obity, no delikatnie tak. Pojedynczo. Tylko pojedynczo, ale... Kurde. Dobra, może spróbujmy tak mocniej polecieć. Nie, to się nie uda. Pojedynczo, tylko i wyłącznie. No to na spokojnie damy radę, tylko... Muszę się jeszcze uleczyć. Jest plus taki, że one nie są szybkie po prostu, nie? Fajnie, bo też ten amulet założyliśmy życia i on nam... Na pewno dużo pomaga, bo 40 życia dostaliśmy, nie? Dobra, tego kretoszczura bym wziął, który jest tak bardziej obity. A, plecy mi tam robi jeden, a się zgadali, kurde. Ty tutaj, a ja go od tyłu, nie? Tak nie może być. Dobra, zlecimy z tym na szybko. Dobra, elegancko. Tamten znowu mi z pleców chciał zajść. No i tego dobijamy i powinno być git. Mięsko sobie też weźmiemy, bo... Zawsze to tam jakieś leczenie dodatkowe. Chociaż ostatnio jak smażyliśmy, to z jednego mięska troszkę więcej zrobiliśmy tych... smażonych mięsek. Dobra, jest szansa, że tutaj coś będziemy mogli znaleźć. Zardzewiały krótki miecz, niestety, ale siły mi brakuje na to. Mikstura. Jest kamień runiczny. Elegancko. Dobra. Fajnie. No i jeszcze coś. Nie wiem, jakiegoś kamienia musimy znaleźć, wziąć. Kawałek ziemi. Jak to jest? Thelur stworzy dla mnie runę teleportacyjną, jeśli przyniosę mu czysty kamień runiczny i coś związanego z kopalnią. Ale ja mogę, jak mogę zdobyć coś takiego, jeśli nie dostanę się tam bez runy? Bardziej no... Jest szansa na to, że w pobliżu coś powinno leżeć, nie? No ale tu nie ma nic... takiego więcej. Kamień runiczny mamy i wtedy mówiłem, że są... Nie, spróbuję. I my nie, nie można przejść, bo ostatnio też w pewnej modyfikacji było tak, że były jakby ściany, co nie? Pomyślałem, że może kurde będzie można jednak przejść, a teleport będzie jakby do jeszcze dalszej części tej kopalni. No ale nic. Nic takiego tutaj nie ma, po prostu rozejrzyjmy się w okolicy, bo nie ma żadnego innego raczej, wiecie, wyboru myślę. Ale tak daleko... No to też tak trochę, kurde, nie bardzo. Skrzynia tak, otwieraliśmy już ją spokojnie. Jakby ktoś nie widział i tam była ta skrzyneczka i... Coś tam chyba jeszcze. Skrzyneczka i tak, coś tam było jeszcze, już nie pamiętam za bardzo co. No ale dobra, Kurde. Nic tu naprawdę nie ma. Nic a nic. No bo jeżeli cokolwiek mielibyśmy wziąć, no to bardziej przy tym wejściu samym powinno by to być, nie? Tu na przykład wyżej można wejść? Nie, no bez przesady, co tam by mogło być? Dziwne te wejście było, tak mnie zbugowało, że mi sama postać weszła. I jeszcze wszedłem tutaj tak, że zaraz pewnie zginę jeszcze. Dobra, udało się. No dobra, cholera wie. Jak ja mam tu cokolwiek wziąć z tego miejsca. Więc po prostu może... Nie wiem, pójdźmy, pogadamy z ojcem. Czy tam z Teobaldem też. Może coś będą wiedzieć na ten temat. Przy tych chatkach... Też nic takiego nie ma. Tutaj w środku byłem, czy nie? Ale chociaż to jest po prostu za daleko od tej kopalni, bo ja muszę coś z kopalni mieć, nie? No nie wiem, może się okaże, że może coś tam oni mają powiązanego z tą kopalnią, albo nie wiem, dajcie mi jakąś łopatę czy coś. Szpadel jakiś. Wezmę trochę ziemi. Sprzed wejścia, nie wiem. To tam kilof mi dajcie, chociaż kilof to mam chyba. Nie, nie mam. Wydubę trochę kamieni. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale spytajmy może coś oni nam podpowiedzą, bo tak to no za bardzo nie mam pomysłu. W sumie. Hej, ty! Nie no, z Grimboltem nic nie mamy. Z naszym ojcem nic nie mamy. Dziwne. Że Teobald coś będzie wiedział. No nie, no też nic. Kurde, szkoda. Teobald dobry ziom, bo dał nam dużo rzeczy.
Nie mam pojęcia, naprawdę. Idźmy. Wróćmy do niego na chwilkę, do tego ducha. Może coś nam podpowie po tym, jak tą runę zdobyliśmy? I może, wiecie, się coś odblokuje dopiero, jak tą runę przyniesiemy, nie? Chociaż ciężko powiedzieć, no ale... Nie wiem, pójdźmy, sprawdźmy po prostu, bo tam nic nie było do wzięcia. Nie mam pomysłów, naprawdę, nie mam pomysłów. Nic tam nie leżało takiego, a raczej no myślałem, że będzie cokolwiek leżało, co nie? Może coś powie, Edhelur? Może nie. Mam czysty kamień runiczny. To wspaniale. No aha, czyli to wszystko, to wspaniale. I to by było na tyle. A przedmioty w ogóle tak... Na marginesie to... Już wam mówię, bo... Jak on miał? Ten Garidur. To widocznie przedmioty, które chciał od nas, te skały krystaliczne, ten akwamaryn i coś tam jeszcze, to widocznie musiało służyć mu do czegoś chyba innego, jeżeli takim on człowiekiem jest, nie? Może niekoniecznie zrobiłby dla nas ten zwój, czy tam dla siebie i by odblokował nam przejście, tylko może jednak do jakichś niecnych planów te przedmioty mu są potrzebne po prostu. Nie mam pomysłów naprawdę. Skąd moglibyśmy wziąć cokolwiek? Z nimi nie mamy żadnych interakcji. Musi coś być tam na pewno przy tym wejściu. Nie wiem, rozejrzyjmy się jeszcze bardziej. Bo po prostu... No musi tam być coś, nie? Kurde. Problem? Ale mówię, no... Że tam nie ma jakiejś właśnie interakcji, ale po prostu... Wykopać coś, nie wiem, kilofem wydubać kawałek kamienia. Ciężko powiedzieć. Ale sprawdźmy, upewnijmy się, pobiegajmy tam jeszcze, bo... Na pewno coś tutaj musi być. Przy tych chatkach, no to raczej nie, to jest po prostu zbyt daleko od tej jaskini, a to raczej wychodzi na to, że... Tu jest przejście do tej jaskini, bo żadnego innego przejścia nie widać, co nie? Tylko ono jest po prostu zablokowane. Lista pokrzywa. Myślałem, że coś... questowego. Nie wiem, jak mieczem uderzymy? Nie możemy nic zrobić mieczem. Naprawdę, no... Tu coś po prostu powinno być, co mógłbym zebrać. Co nie? Tak samo, nie wiem, jakaś interakcja, coś z ziemią po prostu. No nie ma tutaj nic. Klikam, nic a nic. Żeby, wiecie, wziąć cokolwiek. No może tutaj? Ominąłem może coś? No tu nic nie ma też. Naprawdę. Dziwne. Będę musiał chyba jakieś delikatne cięcie zrobić, żeby... Nie szukać tego godzinami. Na wizji w sensie. Coś się ogarnie. No i pewnie wrócimy z powrotem, bo... Może to was zanudzać oczywiście, nie? Takie bieganie bez celu, znaczy bez celu. No jest cel jakiś tam, zebrać coś tam, ale... Nie możemy tego coś tam znaleźć. Po prostu. No nic, dobra. Widzimy się chyba za chwilkę, tak to? Jak coś się ogarnie, to... Będziemy się widzieć. Dobra, wracamy z powrotem. I pamiętacie, jak u tego Garidura w tej kaplicy byliśmy na chwilkę i tam na posągu Inosa leżała taka statuetka Inosa? Coś jest z nią po prostu powiązane. To nie jest jakiś tam żaden przedmiot, który jest z kopalni oczywiście, co nie? Ale ona ma wpływ na coś, więc musimy ją po prostu sobie wziąć. Tą statuetkę. Z posągu Inosa, bo po prostu sobie ona tam leżała. I w taki sposób to powinno nam pomóc, żeby przynieść coś tam tamtemu duchowi. Nawet ona jest tak typowo podpisana, że statuetka Inosa Garidura. Dobra, nic się nie dzieje. A jednak... Chciałeś ukraść tę świętą statuetkę Inosa!
Oddaj mi ją, albo doznasz gniewu pana ognia! No widzicie, słychać coś tam jednak z nim? Że coś jest jednak nie tak, nie? Nie. Zatrzymam ją sobie. Zatem giń! No zobaczcie. Ale goni mnie mieczem. Dobrze, że nie żadnymi czarami. Mam nadzieję, że on zaraz mi odpuści. Biegnie ciągle. Dobiegnij! Najszybciej jak potrafisz! Dobra, czaru żadnego na szczęście nie wyciągnął. I to powinno być to. Nie wiem, bo w ogóle może zamknijmy za sobą. Biegnie? Nie, nie biegnie. Odpuśćcie mi. No i tak, statuetka Inosa Garridura. Jak na złoty posążek jest zbyt lekki. To dziwne. Możemy to kliknąć. Jest kamień z poświęconej ziemi. Elegancko. To o to chodziło. Kamień z poświęconej ziemi. Czyli kamień z poświęconej ziemi ze statuetki wyciągnęliśmy i kamień runiczny już mu oddaliśmy, czyli to jest to. Mam tu ten dziwny kamień. Był w niewielkiej statuetce Inosa należącej do Garridura. To kamień z kopalni. Czuję to. Zatem możesz go użyć do stworzenia runy. Tak, zgadza się. Możemy go wykorzystać. Trzymaj. Znakomicie. Teraz możesz stworzyć runę? Tak, mam wszystko, czego potrzebuję. Teraz wystarczy połączyć te dwa elementy. Gotowe. Oto twoja runa teleportacyjna. Weź też ze sobą te zwoje i mikstury. Z ich pomocą walka z zombiakami nie powinna być dla ciebie problemem. Nie zapomnij tej runy, aby tutaj wrócić. Walka z zombiakami? No to ciekawie się zapowiada. Teleportacja do doliny i teleportacja do kopalni. Ustawmy sobie to. Zwoje zniszczenia ożywieńca, czyli na te zombiaki. Okej, czyli nie będziemy musieli na szczęście się żadnym mieczem z nimi bić. Teraz tak. Można by było się niby tam już przeteleportować od razu. Ale czy wszystko jakby... tutaj zrobiliśmy, tak się zastanawiam. Garridur będzie nas gonił, ale z nim już i tak nic nie mieliśmy. Jeszcze po tej całej sytuacji, po tym jak pomogliśmy temu duchowi i mamy runę, chciałbym jeszcze sprawdzić, czy pojawiło się coś u Theobalda i u ojca naszego, czy naprawdę... O, kawałek drewna, który był potrzebny do zadania. Czy naprawdę już tutaj z nimi nic nie będzie więcej, nie? Po prostu sobie to sprawdźmy. Dobra, Theobald. O, jest coś tam, mam pewien problem. Coś się pojawiło, zapiszmy. Mam problem. Potrzebuję czegoś. O co chodzi? Nie mam pewnej rzeczy, a jest mi ona ogromnie potrzebna. Jak mogę ci pomóc? No, byłeś kiedyś członkiem gildii złodziei. Hej, skąd? Skąd o tym wiesz? Nie obawiaj się. Nikomu o tym nie powiem. Mógłbyś nauczyć mnie kradzieży kieszonkowej? W porządku. A więc powinieneś spróbować odwrócić uwagę ofiary. Ostrożnie włóż rękę do kieszeni i chwyć to, co się w niej znajduje. Potem musisz już tylko uciekać najszybciej, jak to możliwe. Fajnie, przemyślane dość. I teraz tak, jeżeli ten posążek byśmy wzięli i oddalibyśmy mu, wiecie, nie byłby wtedy raczej na nas zły. I tutaj z pomocą przychodzi Theobald, który nas uczy kradzieży kieszonkowej, której byśmy mogli użyć do ukradnięcia posążka tego, ale już z jego kieszeni. Czyli i tak, najpierw trzeba by było zrobić tak, że bierzemy posążek i po prostu on jakby znika z tego posągu Beliara i on ląduje właśnie w kieszeni Garridura, jak mu go oddajemy po prostu po dobroci, powiedzmy. I wtedy używamy kradzieży kieszonkowej, której się właśnie uczymy od Theobalda. I wtedy już nas nie goni, czyli można jakby to w ten sposób rozwiązać. Dobra. Piwko weźmy sobie. Miód. Myślę, że delikatne jakieś tam większe leczenie, jak będziemy mieli, to nie zaszkodzi mieć. Jeszcze możemy sobie troszkę mięsek usmażyć przed jeszcze tam tym teleportem, no bo... no coś tam mamy tych roślin tak naprawdę. Coś tam mamy, ale nie jest ich za wiele. Więc po prostu zrobimy sobie tak, że troszkę sobie tego mięska usmażymy
i dopiero wtedy się przeteleportujemy. Tak, to jest po prostu albo delikatny jakiś błąd, albo tak mówiłem, jest jakby celowo zrobione, żeby mieć tych mięsek więcej, w sensie jakby był jakiś problem z leczeniem, jeżeli by już go w końcu brakło. Ale no, wydaje mi się, że to może być bardziej delikatny błąd, bo po prostu nie zabiera nam surowego mięsa, a przychodzi nam zwykłe smażone mięso. A nam tego właśnie surowego nie zabiera. Ciekawe właśnie, jakby to było, jeżeli byśmy w ogóle nie mieli surowego mięsa. Ciekawe, sprawdźmy. 11 mieliśmy, jest 12, dobra. Czyli jest tam ewidentnie jakiś błąd. Nawet jeśli to nie powinniśmy mieć właśnie opcji smażenia tego, jeżeli nie mamy żadnego mięsa przy sobie, co nie? Dobra, no jeszcze Grimbolta spytajmy. Tutaj nic nie ma, dobra, czyli myślę, że możemy się tam już teleportować. Zapiszmy sobie jeszcze przed tą całą akcją. Jedynka, dwójka powiedzmy. I do kopalni czwóreczka. No jesteśmy. Jest ta czerwona ruda, która będzie nam potrzebna do tego, żebyśmy stali się jakby potężniejsi. Żeby pozbyć się Garidura, tak? Trzeba będzie się za nią rozglądać. Są te złoża w ogóle, zobaczcie jakie one takie są większe, nie? To nie są takie typowe złoża jakieś magicznej rudy czy złota, tylko one są strasznie jakieś takie większe. Tam widać już się zombiaki zaczynają. Dobrze widzę, czy co to jest? Tak, zombiak tam stoi, dobra. I tą kopalnię, myślę, że sobie możemy zacząć, ale już w kolejnym odcinku, także i tak na tym sobie skończymy. Bo nie wiadomo ile czasu mi to tutaj to wszystko zajmie. Dostaliśmy się tu, najważniejsze, mamy czary, które nam pomogą oczywiście w zniszczeniu ożywieńca. Nie pomyślałem o tym, żeby mieć coś na manę więcej. Chociaż za bardzo nie było opcji, żeby coś więcej mieć. Ale mamy 10 mikstur. Dobra, wystarczy i tak. 10 zwojów, 10 mikstur chyba. Mikstury same dostaliśmy i tak. Dobra, czekajcie, może jeszcze w ten sposób to zróbmy. Many mamy tak, to 10, tak? Tak. Punkty nauki i tak mamy 10, których nie mogliśmy jakby wykorzystać, ale dobra. Na tym skończymy w kolejnym sobie odcinku. Zaczniemy z tą kopalnią i zobaczymy, co to tutaj będzie. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się do kolejnego, cześć.